witam was bardzo serdecznie. W tym odcinku będziemy oswajać Doedicurusa. Tego tutaj pięknisia, który sobie chodzi. Akurat pięknisia to chyba dziewczynka, o, tak. Będziemy ją oswajać w dzisiejszym odcinku. Ta jest zakrwawiona, widzę, że ona chyba tu z czymś biła, ale to nie przeszkadza. Doedicurusy są bardzo wytrzymałe, więc raczej przy oswojeniu z tym nie będzie problemu. O czym pamiętajcie? Jak oswajacie Doedicurusa, strzelacie mu w głowę. Nie strzelać skorupę i nie strzelać, gdy się zwinie w kulkę. O wiele bardziej się opłaca poczekać, aż on się rozwinie i wtedy dopiero strzelać, niż strzelać mu w skorupę. No chyba, że wiecie, macie dość wystarczająco dużo środków usypiających strzałek, że możecie sobie strzelać dowoli, kiedy jest zwinięty w kulkę. Oj, przepraszam za to. Co jest najważniejsze przy oswajaniu Doedicurusa? Jak go oswajacie w ten sposób? Pozbyć się wszystkiego, co jest w okolicy, co może zagrażać. O, chyba nie da. Dobra, czyli kotów się pozbyliśmy, więc możemy się brać za oswajanie. To jest tamten? Co to się dzieje? Tak, to jest ona. Więc lecimy. Ona nas nie dogoni. Zobaczcie. I ona będzie biegła. Różnica w tym. W oswajaniu strzałkami. Od oswajaniu skuszy jest taka, że ona się zwiła w kulkę po tym, jeśli kiedy spadłoby jej HP powyżej 2/3. O! A strzałki z karabinu tak dużo obrażeń nie zadają w porównaniu do torporu. Ona zeszła. Ucieka. Dobra. Śpi. Śpi? Aj. Śpi. Widzicie, zwinęła się w kulkę. Teraz ma redukcję 90%. Więc zmieniam się ze strzałek szokujących, tym bardziej zostały mi tylko dwie na zwykłe. I zobaczcie, za 5 HP. Teraz po prostu będę ją bił po 5 tych strzałek. I torporu nakładam 10% tego co normalnie. I obrażeń zadaje tylko 10% tego co normalnie, kiedy jest zwinięta w kulkę. Zazwyczaj warto poczekać. Ja mam masę tych strzałek, ja się tam nie przejmuję. Dobry karabin. O, jest, straciła przytomność. No, ma bardzo mało HP, widzę, że bardzo mocno ubiło. Czym się ją oswaja, kiedy ona już śpi? Są to kible z jajka Dilophosaura. To jest to, co mówiłem, że jego jajka są bardzo przydatne do oswajania. One są do właśnie oswajania Ankylo Doedicurusa. To są, pamiętajcie, bardzo ważne stworzenia. Doedicurus jest piekielnie ważny i potrzebny. Jeśli budujecie bazę cokolwiek z kamienia, to Doedicurus jest waszym zbieraczem. Dlaczego? Ponieważ ma 5 gwiazdek w zbieraniu kamienia, jest najlepszy w zbieraniu kamienia, znaczy najlepszy. Są stworzenia, które przy jednym uderzeniu zbierają więcej, jak na przykład Rock Elemental zbiera więcej kamienia przy jednym uderzeniu. Ale co czyni Doedicurusa lepszym? To jest jego redukcja wagi, 75% redukcji wagi na kamień. Czyli w ekwipunku Doedicurusa kamień waży 1/4 z tego, co ważyłby normalnie. 100 kg kamienia, w ekwipunku Doedicurusa waży 25 kg. I działa to też, jeśli podnosicie go innym stworzeniem. Więc jeśli kamień jest waży 1000 kg, 4000 kg normalnie, 1000 kg u Doedicurusa, a to stworzenie, które go niesie, będzie miało obciążenie tylko 1000 kg wagi tego kamienia. O, Uteranus. Dobra, ja się zajmę tym Uteranusem, będę gadał. I co jest jeszcze wspaniałe w Doedicurusie? I co to za takie tropy? To jest wspaniałe w Doedicurusie jest to, że da się go puścić na wędrowanie i on wędrując będzie niszczył te kamienie. No, Doedicurusy mają jakieś takie
awersję do kamieni. Co to są za spadki FPS-ów? Aha, tu jest jakaś baza. No widzicie, tak to niestety wygląda na tych serwerach PvE, że bazy generują te lagi, niektóre bazy są po prostu przesadnie duże, nie wiadomo po co ludziom takie ogromne bazy. Lagi, no, dropy FPS-ów i niestety tak to potem wygląda. Zwracając, da się go załączyć na wędrowanie i on wędrując będzie sobie chodził i każdy kamień, na jaki on się napatoczy po drodze, on go będzie niszczył. Dodatkowo, jeśli są to takie kamień, takie piaskowce, jak tutaj widać, to on będzie z nich wydobywał piasek i będzie mu się składował ten piasek w ekwipunku. Jest roślinożerny oczywiście, poza kiblami, oswaja się go, wiadomo, warzywami, majoberkami, potem zwykłymi berkami. Co jeszcze o nim powiedzieć, no? Najlepsze jest to, że są takie struktury, które nie blokują respa surowców, jak na przykład kolce metalowe. Możecie sobie gdzieś ustawiać wokół dużego skupiska kamieni metalowych kolców, wkładać tam doedicurusy i zostawić je na wędrowanie. One, jeśli nie będzie stagnacji, jeśli będzie ktoś w pobliżu tych doedicurusów, one tam będą sobie wędrować i za każdym razem, jak napatoczą się po drodze na jakiś kamień, będą go niszczyć. I w ten sposób możecie mieć ogromną, ogromną farmę kamienia. Jeśli macie spore pole kamieni, wrzucicie tam parę doedicurusów, no to w krótkim czasie nazbierają wam gigantyczne ilości kamienia, tym bardziej z tą redukcją wagi. Jeśli macie ten mod S+, to wystarczy co jakiś czas spulować po prostu kamień z wszystkich doedicurusów i one wam będą to zbierać na okrągło. Jeśli nie macie moda S+ na serwerze, no to trzeba ten kamień zabierać z tych doedicurusów, przenosić do skrzynek, najpierw sobie gdzieś tam w pobliżu ustawić skrzynkę. I pamiętać, nie ustawiać nic, co może zablokować respa surowców. No i to tyle, jeśli chodzi o gadanie o doedicurusie. Pokażę wam jeszcze później, jak on już się oswoi, jak wstanie mniej więcej. Dodatkowo jego kolejną umiejętność z przemieszczaniem się. Na ten moment mogę po prostu gadać, ale to nie będzie nic z tego wynikało. Więc do zobaczenia po fleszu, hej. Dobra, hej, witam bardzo serdecznie po fleszu. W sumie się witam, choćbym zaczął odcinek. Tyle to zajęło, że ten kecel, co ja gadam. Ten doedicurus tu leży już tyle czasu, że... Dobra, on zaraz będzie wstawał. Więc... o wszystko to w dobywaniu o kamieniu powiedziałem. O piasku powiedziałem. Tylko że z piaskiem jest to, że on na ten piasek nie ma kompletnie redukcji wagi, więc... Na pustyni może być problem z tym, że ten piasek po prostu mu będzie zawalał ekwipunek i tego piasku nie będziecie chcieli, bo ten piasek jest wszędzie, go jest pełno, ta glina nie jest aż tak potrzebna, gliniane budowle nie są tak dobre jak kamienne i to tak w końcu wychodzi, że tego piasku się chcecie pozbywać i on wam przeszkadza w tym ekwipunku, a on nie ma redukcji wagi i ten piasek przeszkadza. Jak jesteście na pustyni, starajcie się szukać miejsc, gdzie możecie tym doedicurusem zbierać zwykły kamień. Bo serio ten piasek przeszkadza w tym ekwipunku. On też jest w stanie zbierać troszkę słomy, ale to nie są jakieś super ilości. Jeszcze co mi się udało na jego temat dowiedzieć, to jest to, że niektórzy ludzie wykorzystują go jako taki zbieracz rzeczny. Jeśli macie rzeczki, gdzie wystaje sporo kamieni z wody, możecie sobie na tratwie postawić do doedicurusy i pływać. One będą, jak on się zbliży do kamienia, on go zaatakuje i zbierze sobie kamień do ekwipunku. I na tratwie czy na motorówce pamiętajcie, że ten doedicurus nie musi się przejmować swoim obciążeniem i on będzie ten kamień zbierał w nieskończoność. I możecie tak sobie motorówką pływać i sobie ten kamień zbierać. Po prostu pływacie od kamienia do kamienia i on to wszystko zbiera sobie automatycznie. Bardzo fajna, użyteczna rzecz. No to panie, wstawaj mnie pan. Jest, dobra. W panie, no. Przepraszam, to z pani. Dobra, ja go odblokuję i pokażę wam, jak to wygląda z tym zbieractwem, z tym wszystkim. Tutaj proszę. O, takie ma siodełko. No, co jest? O, laptop, dobra.
I tak. No jakie super szybkie nie są. W wodzie akurat są zwinniejsze i szybsze niż na lądzie, co jest zaskakujące. To też w sumie jest całkiem szybki. I widzicie. Hop. I leci ten kamień. Się zbiera. W dużych ilościach. W ekwipunku. I tylko widzicie. On już jest przeciążony, ponieważ ten piasek, 100 piasku waży u niego. Właśnie kilkukrotnie więcej niż 100 kamienia. No, i to trzeba wyrzucać cały czas. I jak go jeszcze obciążą. Więc to jest troszkę... O, zobaczcie. Przede wszystkim w co ładujemy do Doedicurusa z wagę i w damage, żeby on sobie tak więcej tego zbierał wszystkiego. I teraz wam pokażę, co jest jeszcze fajniejsze. To jest to. W ten sposób do Doedicurusy są w stanie się przemieszczać. One dzięki takiej w tej opcji, widzicie, są w stanie pokonywać dość spore przeszkody. I się dość szybko poruszać. I to jest o wiele szybszy sposób przemieszczania się do Doedicurusem. To, że on dość sporo pali tego, tej staminy. No, ale fajne takie toczenie się po mapie. No, więc o Doedicurusach to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. I w następnym odcinku inny zbieracz, tym razem podwodny Dunkleosteus. Hej, hej.